zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w ten sobotni poranek właściwie. Z tej strony planszowe bestie. Popołudnie. Po jest godzina 14. Zależy kto, o której wstał. Witają was planszowe bestie, czyli Paulina Teo z Łuczu. I dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, jest z nami Piechu. Łukasz właśnie będzie dzisiaj sobie z nami rozmawiał. No i nie ukrywamy, że dwa główne tematy, które będziemy poruszali. Jeden to będzie taki temat wspominkowy, przeszłościowy, a drugi będzie przyszłościowy. Więc dzisiaj będziemy skakali po linii czasu. Porozmawiamy sobie o Arenie Mistrzów, porozmawiamy sobie o planszówkach w Spodku oczywiście również. Witam wszystkich na czacie, no i oczywiście jeśli oglądacie nas na YouTubie, to również serdecznie was witamy. Łukasz, ty już u nas wcześniej gościłeś, ale może dla osób, które jeszcze nie do końca cię znają, jeszcze nie do końca cię kojarzą, chociaż nie wiem, czy takie osoby jeszcze są. To zacznij może od przedstawienia się jakiegoś takiego kilka słów o sobie, czym się zajmujesz, co robisz. Jasne. Cześć wszystkim, jestem Łukasz Piechaczek, znany również jako Piechu. Mam w Katowicach kawiarnię Ludiversum i ludzie przychodzą tam grać w planszówki. A ja też oprócz samej kawiarni zajmuję się też organizowaniem wydarzeń z planszówkami, czy to właśnie w Arenie Glice, czy w Spodku. No i o tym dzisiaj będziemy mieli między innymi rozmawiać. Dobrze. No to co, przejdziemy już w ogóle do creme de la creme, tak? Nie będziemy tutaj przeciągać. Arena, tak? Zacznijmy od tych tematów wspominkowych. Ostatnio odbyła się edycja Arena Mistrzów, czyli coś innego niż tradycyjne nocne granie w arenie Gliwice. Była to impreza poświęcona głównie turniejom gier planszowych, tak? Dokładnie. I tak ogólnie, jak wrażenia po tym evencie? No, wrażenia bardzo pozytywne. Tak, to było wyjątkowe wydarzenie, bo było skupione właśnie na turniejach gier. Czyli nie tak jak zwykle, że przychodzicie i nie wiem, idziecie na jakieś zakupy do wystawców, albo po prostu przychodzicie, bierzecie gry z Games Roomu i gracie w co chcecie. Tylko no tutaj to było wydarzenie dedykowane właśnie miłośnikom takich zmagań turniejowych, tak? Wybraliśmy tam troszkę gier, czy to karcianych, był jeden bitewniak, no i było kilka popularnych tytułów planszówkowych. I zjechali się ludzie w zasadzie z całej Polski po to, żeby powalczyć o tytuły mistrza, nie wiem, Śląska, czy nawet mistrza Polski w przypadku Star Realms. Ogólnie rzecz biorąc, impreza bardzo udana. Całkiem sprawnie poszła nam organizacja tego, także tutaj ludzie bardzo, bardzo byli pod tym względem zaskoczeni mile, byli zadowoleni. Sam obiekt, który mieliśmy, jest fantastyczny, bardzo nam się tam dobrze współpracuje też z ekipą, która zarządza tym obiektem, więc no to tutaj impreza robiła wrażenie. I no to co najważniejsze, gracze bardzo dobrze się bawili, miło wspominają to wydarzenie. Mam nadzieję, że cieszą się też z nagród, które dla nich mieliśmy, bo mieliśmy naprawdę fajne nagrody. Też były pamiątkowe statuetki różne dla zwycięzców. Mieliśmy nagrody od sponsorów. Także pod tym względem super, wszystko fantastycznie. Na pewno to powtórzymy. Już tak naprawdę pracujemy nad kolejną edycją. Już gdzieś tam rozmawiamy z Areną o możliwych terminach na przyszły rok. No jedyne taki... Taka nieprzyjemna, ale jedyna rzecz, która chciałbym, żeby wyszła troszkę lepiej, to żeby jednak było troszkę więcej uczestników, bo tutaj spodziewaliśmy się jednak nieco większej frekwencji, przynajmniej na niektórych turniejach. Tak, no tutaj Piechu wspominał o statuetkach. My mamy kilka zdjęć przygotowanych, które będziemy sobie w trakcie transmisji też pokazywali. No i tutaj chociażby możecie zobaczyć właśnie te cudeńka, które były przygotowane dla najlepszych. Tutaj też złote puchary na środku to były puchary za Star Realmsy, dobrze tak kojarzę, prawda? Dla mistrzów Polski, tak, dla mistrza Polski za drugie, trzecie miejsce. I tam po lewej stronie widać też te statuetki ułożone, to było bodajże z turnieju Bitewniaka, dobrze dokładnie, mówię? Tak, z tego dla najlepszych generałów poszczególnych rodów. Także no naprawdę na dużym wypasie. Sama właśnie ścianka też była bardzo fajna i tutaj już tą jedną fotę pokazywałem, ale chciałem jeszcze do niej wrócić. Tak, no właśnie taka grupówka na ściance. Tutaj to jest grupówka, ja tutaj widzę Szymona, więc też zakładam, że to są Star Realmsy. Tak, jest.
To są ludzie, tak, właśnie, którzy zjechali z całej Polski na Mistrzostwa Polski Star Realms. Tak, no Szymon tam takie dosyć wysokie miejsce zajął, więc też mu serdecznie gratulujemy. Chyba drugi albo trzeci trzeci w Polsce. Półfinale, ale mu się po prostu w tym półfinale powinęła noga, ale odkuł się właśnie w małym finale. Tak. No i tutaj jeszcze takie zdjęcie bliskie dla mnie, bo też pomagałem organizować turniej Gry o Tron i tutaj właśnie widać finalistów tego turnieju, pierwsze trzy miejsca, które były. No i tutaj na pewno warto wspomnieć o tym, że Łukasz naprawdę daje radę, jeśli chodzi o nagrody. Też sponsorzy jakby dali radę, bo chociażby w Grze o Tron główną nagrodą był Pax Pamir. Także naprawdę fajna sprawa. Więc warto było, no tak, warto było dużo brać fajnych udział. Nagród, tak. Był Frostpunk, były Odmęty Grozy, były Twilight Inscription było, no. Tak, także tutaj to było Species Marine, które tak, właśnie świeżutkie przed premierą. Przed premierą, tak. Tak, i już do ugrania w turniejach. Mhm. No dobrze, myślisz, że ludzie jakby tacy planszówkowi potrzebują jeszcze trochę czasu, żeby się do turniejów przekonać? No bo jeśli chodzi o takie gry typowo karciane, powiedzmy Pokémony, Star Realms, Magiki, no to tych turniejów jest napęczki, tych turniejów jest w wielu miejscach, cieszą się raczej sporą popularnością. Mhm. Zresztą ja nie znam jakby danych takich dokładnych, ale wydaje mi się, że te turnieje właśnie przyciągnęły największą ilość osób, jeśli chodzi... Też się tego spodziewaliśmy, że tutaj to są właśnie takie środowiska, czy w grach karcianych, czy bitewnych, no jest taka kultura turniejowa. Tam ludzie faktycznie no, są przyzwyczajeni do tego, że przychodzą na turniej, płacą wpisowe i potem są fajne nagrody z tego. I chcą grać. I, znaczy te gry są też zaprojektowane w taki sposób, żeby promować to właśnie granie turniejowe, tą rywalizację i tak dalej. Więc tam jak najbardziej faktycznie bardzo fajnie to zadziałało. Rzeczywiście zjechało się po kilkadziesiąt osób i super to wszystko przebiegło i mieliśmy też między innymi nawet graczy z zagranicy. Tak, bo, w bitewniaka chyba Niemcy grali, tak, prawda? Tak, był tak. W przypadku gry A Song of Ice and Fire, czyli właśnie takiego bitewniaka w świecie Gry o Tron, tam mieliśmy sześcioosobową reprezentację z Niemiec. A z kolei na turniej Pokémonów przyjechali Czesi. Także mega fajna sprawa. No czyli tutaj... to były takie Mistrzostwa Śląska Open, tak? W kategorii Open. Tak, dokładnie. No, takie wydarzenie powiedzmy już minimalnie międzynarodowe, tak? No mnie tutaj bardzo jakby podobało się, bo znowu też poza jakby tym zdaniem Łukasza, który będzie nam to mówił jakby od kuchni, my też możemy powiedzieć nasze wrażenia z Teosem, bo też organizowaliśmy właśnie te turnieje tam i ja na przykład miałem takie ciekawe spostrzeżenie, jeśli chodzi o Saita i Grę o Tron, bo te dwa turnieje gdzieś tam prowadziłem i bardzo podobało mi się to, że ludzie, którzy zdecydowali się na wzięcie udziału, nie byli to ludzie, którzy gdzieś, nie wiem, jeżdżą po całej Polsce po tych turniejach. Tak? To były osoby, które po prostu chciały się w tej Grze o Tron czy w Sajcie sprawdzić. To są tak specyficzne gry, że rzeczywiście najlepiej się gra w nie w swoim gdzieś towarzystwie. I też było tak, że na przykład przyjeżdżały osoby, które ze sobą grywają na co dzień, spotykają się raz na parę miesięcy, raz na miesiąc, mają takie bardziej regularne spotkania i właśnie to była fajna okazja, żeby też pograć z osobami z zewnątrz. I tutaj właśnie oni te okazje bardzo, bardzo fajnie wykorzystali. I powiem Wam, że te rozgrywki już z samego punktu uczestnika, to, że bierzesz udział w tym turnieju, te rozgrywki są o tyle ciekawe, że zasiadasz do stołu z ludźmi, wszyscy znają zasady, wszyscy wiedzą, jak się w to gra, każdy gdzieś tam stara się właśnie o ten swój kawałek tortu i to jest naprawdę fajne doświadczenie, już abstrahując od tej kompetytywności, że chcesz być najlepszy, to właśnie nasz znajomy też brał udział w turnieju GOTA, mimo, że nie dostał się gdzieś tam do finału, to bardzo dobrze wspomina jakby samą rozgrywkę, bo właśnie to jest takie unikalne doświadczenie, kiedy spotykasz się z ludźmi, którzy zupełnie inaczej grają, ty z nimi nigdy nie grałeś. W GOTie jest bardzo dużo gry nad stołem, więc to też tworzyło bardzo fajne klimaty i mnie z perspektywy sędziego też bardzo fajnie się te partie obserwowało. A finały zarówno w Sajcie, jak i w GOTie, to jak sobie teraz myślę, to mam takie lekkie ciary, bo to były naprawdę takie majstersztyki, nie? Tam rzeczywiście każdy ruch gdzieś tam był przemyślany, każdy starał się zagrać po prostu jak najlepiej. No i przy tym było czuć taki bardzo duży szacunek też do przeciwnika, tak? Ale
to co chciałem też, żeby wybrzmiało, czyli właśnie branie udziału w turniejach w te gry nie wymaga od nas bycia jakimś mistrzem albo ogrywania tej gry po prostu codziennie, co wieczór, rozkładania sobie partyjki, tak? Tutaj mieliśmy przykład osoby, która w Gocie grała przy pierwszym stole, ona tam zajęła drugie miejsce, nie udało się wygrać rozgrywki, mimo to doszła do finału właśnie ze względu na ilość osób i ten finał wygrała. I to była taka osoba, która jakby z tego grona osób była właśnie taka najmniej kompetytywna, ale wszystkie trybiki zadziałały w ten sposób, że rzeczywiście chłopak sam był zaskoczony jakby, że udało mu się te pierwsze miejsce zdobyć. Więc tutaj właśnie taka rada do Was, żeby się takich turniejów po prostu najzwyczajniej w świecie nie bać, bo zawsze jest szansa, że gdzieś osiągnie się fajny wynik, a to też jest takie fajne doświadczenie dla samego siebie. Takie po prostu powiedzenie, jak w pokerze się mówi, sprawdzam, tak? Czy rzeczywiście ja, lubiąc tę grę, dobrze się przy niej bawiąc, stać mnie na coś więcej, stać mi na powalczenie z osobami, które mają taki mindset, że gdzieś tam chcą wygrać, nie? Więc tutaj... Ja może też tutaj dołączę się w tym wątku, bo ty tak opowiadasz o sajcie, opowiadasz o grze o tron, tak? Czyli grach, które są bardzo mocno rozbudowane, tak? Tak. Które no, ten próg wejścia mają już taki trochę, powiedzmy, wyższy. Natomiast ja prowadziłem turnieje 7 cudów świata i 7 cudów świata pojedynek i miałem taki przypadek w pojedynku, gdzie w turnieju wzięła udział młoda dziewczyna, przyjechała na ten turniej z rodzicami w ogóle. Ja tak, faktycznie. Nie wiem ile miała lat, na pewno w wieku jakimś takim szkolnym. Tak? Chyba była nastolatką generalnie, była w wieku chyba tam kilkunastu lat, bo rzeczywiście prawnie jakby potrzebowała mieć tego opiekuna ze sobą, tak? Więc przyjechała. I słuchajcie, naprawdę no, dziewczyna usiadła do pierwszej partii z takimi no, naprawdę wyjadaczami, z ludźmi, z którymi no, jak wcześniej przy tym, jak rozpisywaliśmy drabinkę turniejową, robiliśmy losowanie i tak dalej, no to tak sobie gadaliśmy między sobą, no i to są ludzie, którzy na przykład w ten duel grają gdzieś na BGA bardzo dużo. Też ciekawostka, miałem jednego gracza, który pierwszy raz zagrał w 7 cudów świata duel na żywo, tak? Analogowo, tak? Gość, który po prostu non-stop tylko tłucze ten pojedynek online. Natomiast ta dziewczynka usiadła do stołu i zagrała na bardzo dużym ryzyku i gdyby karty jej podeszły inaczej, no to rozwala po prostu przedwcześnie militarnie wszystkich, jak leci, nie? I miała pierwsze dwie takie partie, no niestety przegrała. Zagrała na bardzo dużym ryzyku, ale gdyby to jej weszło, rozwaliłaby ten turniej niemiłosiernie. Także serdeczne pozdrowienia dla Karoliny, jeśli nas będzie oglądała. Okay. No ja jeszcze z takich ciekawostek, co mi utkwiło w głowie z takich ciekawostek, to bardzo mi się podobał motyw właśnie w grze o tron, w turnieju, że w momencie, kiedy mieliśmy rozgrywkę finałową, to jednocześnie toczyła się druga rozgrywka, tak. Taka po prostu na luzie zupełnie, bo gracze, którzy odpadli z turnieju, chcieli sobie jeszcze pograć i zagrali sobie po prostu drugą partię. Tak dla zabawy czysto, nie? Tak, i emocje były i przy jednym, i przy drugim stole były bardzo podobne, bo tam przy tym drugim stole też chłopaki mocno dawali radę. No tak, no to są też gry takie, powiedzmy sobie, specyficzne, tak? Jeśli chodzi o grę o tron, ja akurat z doświadczenia też mamy taką ekipę naszą, którą się spotykamy. Te spotykanie nam raz lepiej, raz gorzej wychodzi, jeśli chodzi o terminy, ale to też nie jest proste, żeby się z takimi ludźmi ustawić, nie? I tutaj turniej właśnie w tego typu tytuł już Ci daje okazję, żeby po prostu sobie do tej gry też zasiąść właśnie z ludźmi, którzy już wiedzą, o co chodzi, nie? Więc tak, to jest, znaczy, no, to jest fajna sprawa. Te turnieje były kierowane do ludzi, którzy znają już te gry, tak? To były też bardzo popularne gry, które są na rynku od lat, sprzedały się w wielu nakładach, więc naprawdę wiele ludzi te gry zna albo ma. No i... Albo nie ma problemu z tym, żeby po prostu pójść do sklepu planszówkowego, kupić tę grę i ją poznać, nie? Tak, tak, dokładnie. No, generalnie jakby kierowaliśmy te gry przede wszystkim właśnie do ludzi, do fanów danego tytułu, czy do ludzi dobrze znających tę grę, ogranych i tak dalej. No bo wiadomo, jakby jedną z barier brania udziału w turniejach jest właśnie to, o czym mówił Łuczu, że niektórzy po prostu rezygnują z takiej zabawy, bo nie czują się na tyle dobrymi graczami. Tak? A to tak naprawdę weryfikuje, że wcale nie trzeba być gdzieś mistrzem świata, bo czasami no,
też nie ma co ukrywać, że większość gier planszowych ma ten swój element losowości. No, może nam pójść, może nam nie pójść, tak? Są różne czynniki, które mogą się na to składać, więc na pewno warto dawać sobie szansę. Ja tutaj przeczytam komentarz, kiedy Gramy się odezwał, witamy serdecznie. Gracze dzielą się na dwa typy. Gram, żeby wygrać i gram, aby sobie pograć. Gracze typowo grający w duele karciane są nastawieni na zwycięstwo, ale znają też smak porażki. Według mnie dlatego karcianki na zawody sprzedają się lepiej, bo gracze karciani lubią rywalizację. No, z jednej strony myślę, że to jest dobre zdiagnozowanie problemu. Z drugiej strony właśnie Arena Mistrzów myślę jest po to, żeby propagować i pokazać też, że w inne gry da się również rozegrać turniej, da się również grać kompetytywnie dokładnie. No okej. Okay. Powiedz mi, czy po samej arenie miałeś jakieś takie pytanie o tytuł, który się akurat na arenie nie pojawił, albo po arenie, a jesteś w stanie coś pociągnąć? Zdradzisz? Tak, jasne. Tak, mieliśmy propozycję między innymi zrobienia turnieju Dune Imperium. Tak, było kilka osób, które faktycznie pytały, czy zrobimy, albo jeszcze na przykład turniej Brasa. Okej, to ciekawa koncepcja, to mi nie wpadło do głowy, no to by mogło być fajne. Tak, też było. Też ktoś o to zapytał, ale... Dwa dni areny to jest akurat taki czas, gdzie można w jeden dzień zagrać gry eliminacyjne i w drugi dzień zasiąść do finału. No. Pomyślimy. Okej. Okay. No poza grami... Wtedy stanowisko, wiesz, gracza do Twilighta będzie miało, wiesz, kroplówkę z Red Bullem po prostu. I gracze oprócz opaski na rękę na wejściu będą dostawali Venflo. Tak. Tak, no poza grami tymi analogowymi była też gra cyfrowa. Tak, Hearthstone. Tak, to prawda. Był, no generalnie jakby tutaj na Śląsku, czyli obszar Katowice-Gliwice, jest faktycznie środowisko graczy, którzy spotykają się regularnie, czy to właśnie w Gliwicach na... w Herzpubie, czy w Gliwicach właśnie na nocnym graniu, ale też grają też w Katowicach w Cybermachinie. No i mają tam swoją po prostu ligę i teraz w ramach właśnie Areny Mistrzów odbył się finał Ligi Hearthstone'a. I faktycznie zgromadził dość sporo graczy, bo prawie chyba 20. Tak, no tam rzeczywiście stoliki były mocno oblegane. To ja może zapytam w nawiązaniu do tego, o co pytałeś, o gry, które nie pojawiły się i były zapytania o turnieje. W jaki sposób, tak przyszłościowo mówiąc, tak, bo już mówisz, że przygotowujesz się do kolejnej edycji, więc tak naprawdę czy to jest Twoja indywidualna decyzja, jaki turniej się pojawi? Czy jest możliwość, żeby na przykład jakieś wydawnictwo czy jakieś środowisko graczy właśnie zgłosiło się? Mówimy, słuchaj Łukasz, mamy, nie wiem, 15 zajaranych graczy w taką a taką grę, dałoby radę zrobić turniej. Jak ty się na to zapatrujesz? Kto tutaj ewentualnie podjąłby taką decyzję? Czy tutaj wydawnictwo się musi do ciebie zgłosić? Czy ty po prostu bierzesz to wszystko tylko i wyłącznie ze swojej strony pod kątem takim organizacyjnym? Generalnie to jest na tyle nowe wydarzenie, tak, zrobiliśmy dopiero jedną edycję, więc tu jeszcze nie ma jakiejś takiej stricte sztywnej koncepcji na to, jak to będzie się toczyć, to na pewno będzie troszkę ewoluować, więc jak najbardziej jesteśmy otwarci na sugestie. No, też to, co trzeba wziąć pod uwagę, że w zasadzie no, może i ja jestem jak zwykle znowu twarzą tego wydarzenia i może jestem głównym organizatorem, który mimo wszystko jakby ma tą ostateczną decyzję, ale nie robię tego sam. Też są osoby, które po prostu organizują właśnie poszczególne turnieje. I to są osoby, które już też znam od lat i współpracujemy i robiliśmy już jakieś mniejsze, większe turnieje wcześniej. Więc no, to wszystko, cała jakby inicjatywa Areny Mistrzów wzięła się między innymi z tego, że są osoby właśnie, które przyszły do mnie i chciały coś robić. Tak, więc jak najbardziej jesteśmy tu otwarci czy na jakieś sugestie ze strony wydawców, czy ze strony jakichś środowisk graczy. Aczkolwiek, no też jakby na pewno zamysłem całego wydarzenia jest zrobienie turnieju faktycznie w taką grę, która ma środowisko graczy, tak? No jeżeli jakiś wydawca by się odezwał i powiedział, że o, ma nową grę, którą właśnie wydał i chce ją promować i chce zrobić turniej, no to, znaczy miałem już nawet taką sytuację, no to w takiej sytuacji odmówiliśmy, no bo jeżeli nie ma tej gry jeszcze na rynku, albo ona dopiero się pojawiła na rynku, i nie ma jeszcze bazy graczy, no to jakby nie widzieliśmy za bardzo w tym sensu, żeby robić taki turniej. Mhm. Tak. To znaczy to
Wydaje mi się, że w tym przypadku taki turniej mógłby się odbyć na przykład w ramach zwykłego nocnego grania, tak? A niekoniecznie Areny Mistrzów, która z założenia jest dużo bardziej kompetytywna. Tak, dokładnie. I no też generalnie w przyszłości być może pójdziemy w tym kierunku, że będą też właśnie takie mniejsze turnieje, po prostu bardziej casualowe, tak? Tak, tak, dokładnie. Z mniejszymi wtedy nagrodami, po prostu dla każdego, kto przyjdzie na event, będzie Games Room i będą tam też właśnie jakieś mniejsze turnieje, gdzie tutaj nie będzie już takiej konkurencji. Nie trzeba będzie też poświęcać całego dnia na taki turniej, tak, bo te turnieje, które zorganizowaliśmy, no to często trwały po kilka rund i zajmowało to pół dnia, czy cały dzień nawet. Nie? Mhm. Czy nawet dwa dni. No tak, były też turnieje dwudniowe. No ale właśnie, jakby no to wszystko wynika z tego, że kierowaliśmy to do konkretnych środowisk graczy, które są i które jakby są też czasem do tego przyzwyczajone, tak, że gra się właśnie kilka rund, czy cały dzień, czy nawet dwa dni. W przypadku na przykład A Song of Ice and Fire, czyli tego bitewniaka, no to właśnie jakby w ogóle wyszliśmy od tego, że to ma być turniej dwudniowy, bo takich turniejów na przykład jest mało. Mhm. Że w bitewniaki gra się głównie na przykład w sklepach, gdzie tam są, nie wiem, jedna, dwie rundy, tak, czy ma góra trzy rundy, zamyka się to w jeden wieczór, czy jedno popołudnie. I tyle, tak? A tutaj właśnie jak już chcieliśmy robić duży turniej, no to od razu wyszliśmy z koncepcją, żeby on trwał dwa dni, żeby ci gracze faktycznie mogli się nagrać, tak? Tak, no ten turniej bitewniaka w ogóle tutaj właśnie też jedną z fotek, którą mam podesłać, pokazuje. To była taka też trochę uczta dla oczu, tak? W sensie jak się tam przechodziło koło tych stołów, tam były różne tereny, oni tam mieli różne makiety, oczywiście różne armie i samo obserwowanie to, jak oni grają w tego bitewniaka, to dla mnie to był taki trochę osobny event, nie? Że mogę sobie, mimo że absolutnie nie rozumiem zasad tej gry i nie wiem, w jaki sposób to się tam odbywa, to na pewno robiło to mega wrażenie. I też takie duże wrażenie na mnie zrobiło, jak przychodziłem na arenę, jak wchodziłem jakby do samej hali, to po prostu ludzie z tymi skrzyniami, z narzędziówkami generalnie. Jeden facet miał taki kufer złocony chyba. Tak, dokładnie. Taki po prostu, wiesz, detale. Albo jak pracowaliśmy przy scenach, takie case'y po prostu, wiesz, czarne z tymi obiciami jak metalowymi, nie? I to potem patrzysz, jak oni to otwierają, po prostu jak pięknie to jest tam wszystko pokładane. No to jest też taka, myślę, społeczność, która no, ma już duże doświadczenie, jeśli chodzi o jeżdżenie z tym swoim sprzętem, więc też są odpowiednio do tego przygotowani. Tak, ale to faktycznie był, rzeczywiście oni zaczynali w ogóle ich turniej startowy jako pierwszy, więc faktycznie jak otwieraliśmy drzwi, no to oni tam rzeczywiście stał cały taki korowód tych graczy, właśnie już pierwszych, już czekających tam od chyba pół godziny, żeby już wejść się, zacząć rozstawiać i tak dalej, faktycznie wszyscy z tymi skrzyniami, no. Tak. Powiedz mi jeszcze... był jeszcze w ogóle tam konkurs malarski, a propos takiej uczty dla oczu, to w przypadku tej gry był też w ogóle konkurs malarski, że... Ale to było tak, że oni malowali wcześniej, czy malowali na miejscu? Nie, wcześniej. Oczywiście. Wcześniej z tych figurek, które ze sobą przywieźli, wybierali jakąś jedną, którą wystawiali po prostu do konkursu. Okej, okay, nice. Fajny pomysł. Powiedz mi jeszcze, bo podczas Areny Mistrzów, już jak gdzieś tam turnieje zbliżały się do końca, to nagle jak zacząłem się rozglądać po hali, to zaczynałem widzieć ludzi w mundurach. To był jakiś przypadek? To było jakieś celowe działanie? Co to było? Arena Mistrzów była połączona z nocnym graniem i mieliśmy tutaj wsparcie ze strony harcerzy po prostu, śląskiej chorągwi, za co oczywiście serdecznie dziękujemy. Oni mieli po prostu wtedy swój taki dzień harcerski, kiedy mogli przyjść, takie harcerskie granie. No, w ramach tego, że nam pomogli przy organizacji całego wydarzenia, potem mieli też właśnie darmowy wstęp, jeśli przyszli w mundurach. To też zrobił taki fajny klimat właśnie. Później też widziałem grupówkę akurat tego zdjęcia nie mamy, ale robili sobie grupówkę na ściance. No to też wtedy całkiem fajnie wyglądało. Tak, prawda. No tak, no, bardzo fajnie udało nam się dogadać, że właśnie oni mogli sobie przyjść, pograć, mogli sobie właśnie zrobić taki dzień integracyjny, bo to właśnie dla całej chorągwi śląskiej. A jednocześnie no, my mieliśmy dzięki temu pomoc przy organizacji, przy rozstawieniu całego wydarzenia. Jeszcze zamykając temat turniejów,
w jakim turnieju ty wziąłbyś udział, gdybyś nie był organizatorem, tylko mógł uczestniczyć w tym wydarzeniu? Co byś sobie wybrał? Bitewniaka? No, nie, bitewniaki to niestety nie jest moja bajka. No, z tego, co mieliśmy w tym roku, to myślę, że chyba spróbowałbym zagrać w Star Realmsy, ale z racji tego, że nie grałem w to dużo, to pewnie odpadłbym pierwszego dnia. I drugiego dnia poszedłbym już na terraformację Marsa. Mm-hmm. O, terraformacja cieszyła się też dużą ilością. Tam widziałem, że Wasiu sporo osób miał zapisanych. Tak. No, terraformacja Marsa to też jest taki tytuł, który ma mnóstwo graczy w Polsce i są turnieje w Polsce też. Jakby w Warszawie jest taki bardzo duży turniej, czy Liga chyba tam działa, czy Grand Prix jakoś tak. W każdym razie jest taki cykl turniejów i tam też faktycznie kilkadziesiąt osób bierze w tym udział. Są turnieje online. Za granicą też widziałem, że w innych krajach też sobie organizują jakieś mistrzostwa takie nieoficjalne czy oficjalne. Także no, to jest też jakby, to było świadomie wybrane. Wiedzieliśmy, że są w Polsce tacy ludzie, którzy chcieliby właśnie przyjechać i pograć z innymi. Mhm. No to takie szybkie resume areny. Prosta dana liczbowa. Ile osób przewinęło się przez arenę mistrzów? To nie jest wcale takie proste, bo mieliśmy turnieje właśnie, które były jednodniowe i dwudniowe, ale generalnie około 300, bo mieliśmy pierwszego dnia było 200 osób, drugiego było niewiele mniej, po 170, ale no część z tych osób drugiego dnia no to były osoby po prostu jeszcze wciąż z pierwszego, tam chyba z Pokémonów, czy ze Star Realmsów, z Song of Ice and Fire. No to tam było kilkadziesiąt osób, które faktycznie brały udział przez dwa dni w turnieju. No, u mnie były co najmniej dwie osoby, które brały udział zarówno w sajcie, jak i w grze o tron chociażby, nie? Tak, były takie osoby, jest taki typ graczy, typowo turniejowych, że oni może nie mają jakiejś swojej jednej ukochanej gry, którą katują i właśnie startują. Ale są ogólnie dobrymi graczami. Tak, ale dokładnie, ale są ogólnie dobrymi graczami, więc jak jest jakiś turniej, no to oni po prostu chętnie przyjdą i wezmą w nim udział i czasami właśnie czy to w jednej, czy w innej grze gdzieś tam zajdą wysoko, tak? Więc były takie osoby, które faktycznie przyszły jednego dnia na jeden turniej, jak im się nie udało, to przyszły na drugiego dnia na drugi turniej. Mhm. Tutaj jeszcze pytanie od Nocnego Marka do Teosa i do mnie. A w jakim turnieju wy byście wzięli udział? Adaś Bras, bo ci się oczka zaświeciły, jak Piuchu o tym mówił. myślę, że Sajt. No ja myślę, że generalnie bardzo chciałbym wziąć udział w tych dwóch turniejach, które organizowałem, czyli właśnie w Sajcie i w Gocie. Tym bardziej właśnie, że GOT jest taką grą, gdzie ta gra nad stołem z obcymi ludźmi, których nie znasz, to jest dodatkowy smaczek, nie? I wtedy możesz się poczuć rzeczywiście jak Littlefinger czy jak Varys i po prostu piąć tą swoją siateczkę gdzieś tam kłamstw i kłamstywek i zdrad. Ale z tych gier, no Star Realmsy na pewno też by mnie interesowały. Próbuję sobie teraz, od kiedy o tym powiedziałeś, od tych 10 minut w głowie wizualizuję sobie turniej Brasa, jakby to miało wyglądać, jakby to było poukładane, jakie tam większe, mniejsze zasady, no to też mogłoby być fajne doświadczenie. Teosik? Ja może bym się skusił na Star Realmsy, aczkolwiek tak jak Piechu, może mam takie wrażenie, że ci gracze, którzy tak są wyjadaczami w Star Realmsy, na pewno by mnie zjechali dosyć mocno. Na pewno siódemka, którą po prostu uwielbiam, kocham i może w mniejszym stopniu duel, ale duża siódemka na pewno bym się chciał sprawdzić. No i tak wydaje mi się, że gdyby pojawiła się taka opcja na przyszłość, to wziąłbym udział w turnieju par w tajniaków i przekonałbym może Misia do tego, żeby ze mną zagrał w teamie. Myśmy kiedyś z Misiem drugie miejsce zajęli podczas Beboka, nie? Tak. Ja wiele turniejów tajniaków organizowałem i przykro mi, że je organizowałem i nie mogłem wziąć w nich udział. Natomiast tak. No i turniej Jungle Speeda, to też w ciemno. O nie, ale Jungle Speed to nie gra, może być na arenie mistrzów. Mogę nawet grać lewą ręką wtedy. Nie, ja myślę, że Piechu się nie zgodzi na Jungle Speeda. Żeby nie zepsuć turnieju, spoko. Tutaj Jungle Speed to w jakiejś klatce by musiał być, tak, żeby gdzieś tam... Fame MMA, zróbmy to. Planszówkowi influencerzy do oktagonu.
I niech walczą. Mamy jeszcze parę pytań. Myślę, że Teos byłby moim faworytem. Mówisz? Ale to byśmy musieli połączyć takie Fame MMA z wrestlingiem, żeby jeszcze miał odpowiednie takie, wiesz, przebranie. Ja, że się planszą. Totemem go, totemem. Nawet się w taki ten obścisły strój ubiorę. Będę takim luchadorem po prostu. Właśnie kolorową o coś maską. Takiego mi chodziło. Tak. O, to by było super. Tutaj mamy jeszcze parę pytań. Fortis 08. Kluby planszówkowe mogłyby rywalizować między sobą jak w lidze. Każdy typuje swojego gracza z klubu w daną grę i liga by była planszówkową ekstraklasą. Ja miałem kiedyś taki pomysł, jak organizowaliśmy bytomskie potyczki pionków i kostek. To właśnie też myślałem o takiej formule, żeby się zgadać z kilkoma klubami planszówkowymi i zrobić właśnie takie, zrobić takie mistrzostwa. To gdzieś tam było, było tylko takie trochę w sferze marzeń, natomiast wydaje mi się, że to jest super formuła. No. Mhm. Żeby właśnie ci gracze reprezentowali też jakieś właśnie drużyny, żeby była jakaś taka klasyfikacja, nie wiem, medalowa, jakaś taka ogólna generalka, tak, żeby pokazać, który klub też ma jakąś tam fajną swoją reprezentację. No i to też by była szansa dla takich klubów, których no tutaj, jak wiemy, na Śląsku mamy dosyć dużo, żeby właśnie no i pokazać się, że działają, tak, albo też zareklamować się. Nie? Moja wyobraźnia znowu poszła troszkę za daleko. Ja sobie wyobraziłem arenę mistrzów, gdzie są jakieś fanfary albo jakieś, wiesz, muzyczka i wchodzą ludzie ze sztandarami po prostu tych klubów planszowych jak na Igrzyskach Olimpijskich i robią taki, wiesz, dookoła, ustawiają się, tak. No to jest do zrobienia. Pytanie jeszcze jedno. Kiedy gramy? Ja mam pytanie, czy w turniejach nie ma szczypty hazardu? Wiesz, że o coś grasz? Podkreślam szczyptę. Na pewno troszkę jest, tak? Zwłaszcza myślę właśnie w tych karciankowych, tak? Gdzie tam no, wygrywa się na przykład, nie, czy w Magicu, czy w Pokémonach, no to gra się o boostery najczęściej, tak? Jakby różne pakiety, zestawy, ale ich sednem są boostery, tak? Więc ja widziałem oczywiście też właśnie po turnieju Pokémonu, na przykład jak gracze od razu otwierali swoje nagrody, żeby sprawdzić, co im się tam trafiło, nie? Tak, no tutaj też kwestia potem w karciankach, masz często tą kwestię chociażby top decku, tak? Czyli co dobierzesz, nie? Albo jest okej, albo jest nie okej. Więc tutaj na pewno ta nutka, no, ta nutka ja też się nie wiem, czy hazard jest dobrym określeniem, bo tutaj musielibyśmy wziąć pod uwagę zapisy ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. I wydaje mi się, że hazard też się tak kojarzy trochę negatywnie, tak? Bo hazard to jednak to jest uzależnienie, tak? To jednak już jest coś takiego, co nie jest mile widziane, a przy takiej formule, jaką prezentują właśnie turnieje gier planszowych, no to też ta rywalizacja jest taka. Ona jest kompetytywna, ale ona jest mimo wszystko bardzo zdrowa i tutaj bardzo bym chyba chciał unikać stwierdzenia, że granie w planszówki ma hazard ma właśnie jakieś przesłanki hazardu. No, oczywiście, jasne, nie wykluczam, że w jakichś takich krytycznych, po prostu naprawdę bardzo ciężkich przypadkach może do tego dojść. Ale nie wydaje mi się też, żeby ktoś, nie wiem, sprzedawał dom, rodzinę i lądował pod mostem tylko dlatego, że chce mieć najlepszą talię w Pokémony TCG, tak? To prawda. To zdjęcie mi się bardzo podoba. Jest takie ruszające serduszko. My tam byliśmy. No? Tak. Tak. Był w ogóle taki wielki telebim, podobnie jak w Spodku. Tutaj oczywiście trochę mniejszy, ale też się tam wyświetlały różne informacje, jakieś wydarzenia. Sponsorzy i tak dalej, i tak dalej, więc też to tam właśnie nie fajnie. Nie da się ukryć, że byliście ważną częścią tej imprezy, tak? No. Gdyby nie wy, no to. Dobrze, że nas nie widać, teraz na kamerze się czerwoni zrobiliśmy. Nie chcę, zdjęcie jeszcze chwilę postoi. Ale tutaj, jeśli chodzi o ten telebim, to tak, jeszcze fun fact, bardzo mi się podobała reklama Marvel Villanusa, jak była ta. Była bardzo ładnie graficznie zrobiona. Tam tak, przedstawili Hele, Thanosa i tak dalej. No, to było całkiem w porządku. Izako, nie może to być hazard, ponieważ z definicji w grach hazardowych zwycięzcę w dużej mierze definiuje albo szczęście, albo algorytm. Musiałby być to turniej w talizmanach. No, tak.
No dobrze, czyli podsumowując, pytaliśmy o liczby. Te liczby są dobre, mogły być jeszcze oczywiście lepsze. No i zgodnie trzymamy Cię za słowo, że kolejna Arena Mistrzów przed nami. Tak. Na pewno w przyszłym roku, tak jak mówię, już rozmawiamy na temat terminów. Będzie to pierwsza połowa przyszłego roku. Myślę, że jeszcze tej jesieni będziemy to zapowiadać tak z dużym, naprawdę dużym wyprzedzeniem. I też już gdzieś tam powoli myślimy właśnie, jakie turnieje będą się odbywać, bo no, myślę, że z niektórych tytułów zrezygnujemy, ale mamy też już na oku kilka kolejnych, które właśnie chcielibyśmy spróbować, sprawdzić, jak właśnie, jaki będą miało odbiór. To też jest fajne, żeby była mimo wszystko rotacja tych tytułów, bo o ile faktycznie są takie gry, o których wspominałeś, mają bardzo dużo takie swoje community graczy, To przy niektórych grach no, można potraktować te turnieje tak trochę bardziej właśnie jednorazowo, tak? Nie musi być to jakieś takie wydarzenie bardzo mocno cykliczne, więc tutaj, no ale też chyba to nie jest tak, że jak jakiś turniej wyleci w następnej edycji, to już drzwi są dla niego zamknięte i nie będzie szans na to, żeby wrócił na Arenę Mistrzów. Tak, no tutaj jeszcze Lizako pisze, na zakończenie może damy jeszcze tą fotkę właśnie z pucharami, żeby tak fajnie wybrzmiała. Turniej Turbo. Turniej no, Turbo, no. No to Turniej Turbo to właśnie jest definicja gry losowej No przepraszam, masz też zarządzanie kartami. Oczywiście, że tak, teraz tego nie rozumiem, jakby, bo nie czuję magii Turbo. Zarządzać szczęściem, to równie dobrze możesz mieć, wiesz, turniej, w szarlatanów z Pasikorowicy. Okej, no to słuchajcie, my już dzisiaj tak naprawdę zapraszamy Was na kolejną edycję. Z naszej strony naprawdę fajne doświadczenie, fajni ludzie. Ja bym chciał pozdrowić, jeśli może nas ogląda ktoś, kto brał udział w turnieju Sajta albo Gota. Bardzo chętnie z Wami zobaczę za rok. Nie mam Mietkińca na czacie. A Mieciu był w Gocie. No. Także fajnie, że dopisało. No a potem parę osób właśnie też od nas wpadło na nocne granie. Akurat też miałem okazję sobie ograć z ludźmi Lizboę. No tak. Nocny Marek też był. To było ciekawe doświadczenie. No. Więc słuchajcie, nie ma co się zastanawiać, nie bójcie się tego, bierzcie udział w turniejach, bo to jest fajne doświadczenie, fajna przygoda i myślę, że warto. A jak jeszcze ktoś taki zawiaduje jak Piechu tym wszystkim, no to na pewno się chyba uda. Chyba i też kończąc wątek ogólnie nocnego grania, Areny Mistrzów i jak gdyby areny w Gliwicach i nocnego grania i tak dalej, to najbliższa impreza, czyli nocne granie w Arenie Gliwickiej, kiedy się odbędzie? 12 sierpnia. To będzie sobota, zapraszamy jak zwykle od 17. Czyli tam już mniej turniejowo, a po prostu duży games room i też jakieś takie pojedyncze wydarzenia będą, nie? Turniejowe, jakieś tam Hearthstone i tak dalej, czy nie, czy tylko nocne granie? Nie wiem jeszcze, chyba tylko będziemy grać. Dobra. Znaczy na pewno będą RPGi, bo tym razem nie robiliśmy ze względu na to, że już mieliśmy całą Arenę Mistrzów na głowie. Na pewno będą sesje RPG znowu, natomiast czy jakiś turniej się odbędzie, to aktualnie nie jestem pewien. Znaczy na razie chyba nie planuję, jednak skupiamy się na planszówkach Spotku i nie zaprzątam sobie głowy jakimiś tam już mniejszymi sprawami. No na pewno Games Room będzie ciekawy, bo widziałem fotki, które wrzucałeś na profil Ludi, że dużo tytułów do Ciebie dotarło ostatnimi czasy. A, no tak. Cały czas też możemy regularnie dostajemy nowe gry od wydawców. To jest na przykład. Tak, Wiedźmina oczywiście mamy, tak. To też na pewno, Syndykat Zbrodni. Więc tak, jeśli chodzi o planszówki Spotku, to nasz Games Room cały czas się powiększa, rośnie, trafiają do niego różne nowości tegoroczne i tak dalej, więc tak, będzie jak zwykle znowu co grać. Dominant spisze z najnowsze, nie? Też tak, już owszem. No właśnie, czyli naprawdę solidne. Akurat Lizako właśnie napisał, DS Marine w Ludiversum, może spróbujemy. No, stary, jasne, że można. Będzie też na nocnym graniu. No tutaj już na 12 się ustawiają chłopaki, więc myślę, że też się pojawimy. No dobra, no to Spodek. Przechodzimy do creme de la creme, czyli to, na co chyba wszyscy czekają. Jedna z największych imprez planszówkowych w Polsce. Impreza, która rokrocznie praktycznie zdobywa nagrodę dla najlepszego eventu. Nie przesadzajmy. Piechu, no takie są fakty, nie podyskutujesz, tak? Mogłeś statuetki wziąć w ogóle. Nie pomyślałem o tym, albo te dyplomy. Ale dostajesz, nie? Trudno. Ach. Dobrze. Pierwsza wiadomość na czacie, 10 tysięcy. Nocny Marek, to nie my. Mamy rączki tutaj. To jest ukartowane. 10 tysięcy, dobrze. To co to jest za magiczna liczba, Piechu, 10 tysięcy i dlaczego się jej tak boisz?
To jest koszt wynajęcia na przykład niektórych usług, tak? Cicho, my jesteśmy dużo tańsi. Dobra, wracając już tam bez śmieszkowania, jak w ogóle idą przygotowania do spotka? Cały czas do przodu, tak? Jakby wszystko jest pod kontrolą, wszystkie najważniejsze kwestie są załatwione, czyli wiecie, no mamy obiekt, jakby ochrona, medycy, strażacy, tak, to wszystko jest gdzieś tam już ugadane, wydawcy też się zgłosili oczywiście. Jeszcze przez 2 tygodnie czekamy na ewentualnych wystawców, których chcieliby się pojawić. Mamy miejsce dosłownie dla jeszcze może 3-4, więc to jeszcze trwa, ten etap zgłoszeń, ale generalnie no, też już jest wszystko pod kontrolą. W zasadzie no, większość wystawców, która była w zeszłym roku, no, tylko czekała, aż jakby pojawi się termin, pojawi się oferta i tak dalej i potwierdzali swój udział. No ale mamy więcej przestrzeni w tym roku, więc właśnie no dlatego, stąd mamy jeszcze skrawek miejsca dla kolejnych wystawców. Mimo iż ci, którzy będą mieli większe stoiska niż w zeszłym roku, będzie ich ogólnie więcej, bo kilku nowych się pojawi, no to wciąż jeszcze mamy jeszcze drobny zapas. Dobrze, no to jak już zasiałeś to ziarno, to niech ono wykiełkuje. Jaka to jest przestrzeń? Okej, okay. W tym roku planszówki w Spodku już nie mieszczą się w Spodku. Oprócz tego jednego całego obiektu, który już mieliśmy w zeszłym roku, część imprezy przeniesie się też do Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Tam będzie wejście, tam będą kasy biletowe, tam będą najwięksi wystawcy, ci najważniejsi w Polsce, typu nie wiem, Rebel, Nasza Księgarnia, Portal, Lucky Duck Games i tak dalej. Tam w MCK będzie też strefa turniejowa, będzie też strefa rodzinna i sala prelekcyjna. Także tam już spora część imprezy przenosi się tam. Natomiast w Spodku będziemy mieli przestrzeń dla kolejnych wystawców, tak jak zawsze właśnie na antresoli. No i po prostu mnóstwo miejsca do grania, bo cała płyta Spodka, czyli tam gdzie zawsze był Games Room, nadal będzie przeznaczona do grania. Oprócz tego będzie jeszcze sala, która wcześniej zawsze była salą turniejową. Tam też będą tylko i wyłącznie stoły do grania. No będzie trzeba troszkę przejść oczywiście. Trzeba będzie przyjść do Games Roomu na płytę, wypożyczyć sobie grę i jeśli już tam nie będzie miejsca, no to pójść do tej kolejnej sali. Ale no to jakby po prostu stawiamy na to, żeby mieć jeszcze więcej miejsca do grania. No i będą też oczywiście, będą też RPG. Będzie osobna też przestrzeń dla strefy RPG. Mhm. No to już taka naprawdę spora część się zwiększa. Już chociażby właśnie ta strefa turniejowa, która miała być oddana do strefy grania, myślę, że też znajdzie wielu chętnych. Tym bardziej, że jeśli się wypożyczy jakiś większy tytuł, to też nie będzie jakoś bardzo dużo chodzenia, nie? Jeśli weźmiemy sobie jakiś tytuł, który przeznaczymy sobie na pół dnia, to de facto jeśli tam będzie wolny stolik, to też myślę, że będzie bardzo komfortowo, żeby sobie tam to ograć, nie? Ja tutaj wyłapałem coś, o czym powiedziałeś, a czego do tej pory nie było na planszówkach w Spodku. Wspomniałeś o sali prelekcyjnej. Tak. Wspomniałem. No to dawaj, coś więcej. Bo to jest nowość, jeśli chodzi o planszówki w Spodku. Tak, i tak. Ja sam jestem ciekawy, co o tym powiesz, bo no nie okay, wiem, nie wiem. Zaskocz nas. No. Dawaj. Na razie nie zaskoczę. Generalnie tak, to jest nowość, będzie osobna sala, w której będą organizowane prelekcje, natomiast jeszcze Wam nie będę zdradzał, co dokładnie się tam będzie działo. Znaczy mamy już kilka slotów zajętych, już mamy umówione, co tam będzie fajnego, ale tutaj jakby to wszystko, ta część jeszcze jest troszkę na etapie pomysłu, rzuciłem hasło różnym osobom, ze środowiska właśnie tutaj nasz planszówkowego, nie tylko tutaj naszego lokalnego, ale generalnie też z całej Polski. No i zobaczymy, co z tego wykiełkuje, tak? Jakby rzuciłem pomysł, zastanawiają się, tak? No jest szansa, że coś z tego będzie, będą tam, czy może nie tylko prelekcje, o, może tak, bo może będzie tam też jakiś konkurs specjalny zorganizowany. Być może też będzie jakiś pokaz filmowy. Tutaj też jakby jesteśmy na etapie też załatwiania pewnego pokazu jeszcze przedpremierowego. Mm-hmm. Bardziej dla miłośników fantastyki, ale
ale też no, to jest jakby pokrewny temat. Mhm. Ja chyba w tym tygodniu widziałem na grupie Planszowa Rebelia jakieś pytanie, nie pamiętam, nie wiem czy WC czy Medyk zadał, że właśnie opowiadali o Trelebele Unplugged, które było na Pyrkonie, no i pytali chyba tam, czy chcieliby ludzie jakby też powtórki na spotku. No to już zdradzili co będzie. Proszę, czyli jak ktoś się obraca w tych naszych social mediach planszówkowych, to da się wyłapać, no to da się tylko trzeba dobrze kropki połączyć. Kropki, dokładnie, i już wszystko wiadomo. Tak, to prawda, no to nie będę ukrywał, okej. Okay. Rzeczywiście rozmawialiśmy z Trelebele, czyli właśnie z WC-tem Medykiem, żeby zrobili swój konkurs właśnie u nas też. Między innymi właśnie na to będzie wykorzystana sala prelekcyjna, żeby tam po prostu w odciętym, zamkniętym pomieszczeniu zorganizować taką zabawę. I to będzie i sobota, i niedziela? W sensie oba te dni? Oba dni będzie sala prelekcyjna, w której coś będzie się działo, natomiast no, każdego dnia będzie coś zupełnie innego, tak? Jasne. A masz jakiś pomysł na to, jak... Ja wiem, że jest bardzo wcześnie jeszcze, na to co się może pozmieniać. Jeszcze ale... wcześniej, bo wiesz, to już tylko 2 miesiące. Ale jeśli chodzi o wejście tam, każdy będzie mógł po prostu wejść? Będą jakieś limitowane miejsca? Czy jak to będzie wyglądało? Pytam pod kątem... Sala jest duża. Sala jest duża. Na pewno będzie limit miejsc siedzących. No ale trochę osób... Jeśli brakłoby tych miejsc siedzących, no to będzie można po prostu przyjść i postać, i popatrzeć, i posłuchać, tak? To akurat nie jest problem, bo sala jest dość duża. Natomiast, no nie ukrywajmy, jeśli chodzi o gry planszowe, prelekcje rzadko cieszą się jakimś dużym zainteresowaniem, tak? Więc jeżeli przyjdzie na prelekcję kilkadziesiąt osób, to będzie dobry wynik, tak? Kilkadziesiąt typu 50-60. Okay. To jest dobry wynik. No jako ciekawostkę i jakby taką jako skalę do porównania mogę powiedzieć, że na przykład w zeszłym roku byłem, kiedy byłem na targach w Essen w Niemczech, czyli największe targi gier planszowych na świecie, 150, czy w zeszłym roku było 120 tysięcy osób, tam jest też taka sala, no nazwijmy to prelekcyjna, bardziej taka, jak to się mówi, prasowa, o coś takiego, taka sala prasowa, gdzie tam są, czy właśnie jakieś... ogłoszenia, czy jakieś tam dyskusje, debaty na jakieś tam właśnie z ludźmi z branży. I tam też każdy mógł sobie przyjść i posłuchać, co tam się działo. No to tam było 200 krzeseł, tak? Jakby sala też była duża, na stojąco więcej osób by tam weszło, no ale na imprezę, gdzie masz 120 tysięcy osób i tylko rośnie z roku na rok, jest sala do wystąpień, gdzie jest przygotowanych miejsce dla 200 osób. Więc myślę, że to też jakby obrazuje, że prelekcje czy jakieś panele dyskusyjne no, w grach planszowych nie wzbudzają jakiegoś olbrzymiego zainteresowania. Ja myślę, że mimo tego zdecydowałeś się, żeby coś takiego zorganizować, czyli też traktujesz to trochę jako taki poligon doświadczalny, tak to można rozumieć, tak? Troszkę tak. Znaczy takie... prelekcje są bardziej sprawdzają się właśnie na festiwalach fantastyki, ale nie da się ukryć, że na imprezach z grami planszowymi też się pojawiają. Też no, pojawiają się tam osoby z branży, które o czymś ciekawym, o jakichś zjawiskach ze świata gier planszowych opowiadają. No tak, więc, to jest też taka strefa dla jakiegoś czy autora, czy grafika, czy kogoś, kto po prostu przykład, tak, chcielibyśmy go podpytać albo posłuchać właśnie, jak wyglądał ten proces tworzenia. Tak, no to jest miejsce, tak, gdzie możemy... musi się to odbywać wtedy na stoisku jakiegoś wydawnictwa, tak, tylko faktycznie jest wtedy taka przestrzeń, jak to powiedziałeś, bardziej prasowa, tak? Więc niekoniecznie tutaj ta sala prelekcyjna to jest taka nazwa bardzo mocno konkretna, tylko właśnie, żeby potraktować ją właśnie szerzej jako taka sala medialna, tak jak to powiedziałeś. Tak, no jakby będzie to kolejna przestrzeń z jakimiś atrakcjami, o. Przy czym tutaj, no... myślę, że to jest właśnie taka atrakcja dla tych ludzi, którzy już mocno siedzą w tym środowisku i po prostu chcą czegoś więcej niż tylko pójść pograć. Tak, że jakby myślę, że dla tych bardziej właśnie świadomych, aczkolwiek może niekoniecznie, może też osoby, które... jeszcze nie siedzą bardzo w tym środowisku. Może też znajdą nam coś, co ich zainteresuje i będą chciały się dowiedzieć więcej na ten temat, tak? Bo to jest właśnie przestrzeń czy do spotkań autorskich, na przykład z jakimiś autorami,
czy do właśnie takich typowych prezentacji, żeby opowiedzieć o jakimś tam zjawisku, jakiejś tam akcji, na przykład w świecie gier planszowych, czy też właśnie do przeprowadzenia jakiegoś konkursu i tak dalej. Ja myślę, że tutaj może być to też przestrzeń, która będzie wykorzystywana przez takie niekoniecznie planszówkowe media, właśnie po to, żeby pokazać, że to środowisko planszówkowe to nie jest tylko siedzenie przy stołach i właśnie granie i spędzanie w taki sposób wolnego czasu, ale jest to robione na takim bardzo profesjonalnym poziomie, tak, że właśnie mamy jakieś spotkania autorskie, tak, że te planszówki to nie są tylko zabawki, tak, tylko to są produkty, które faktycznie coś znaczą i są ludzie, którzy są w tym świecie planszówkowym naprawdę specjalistami w różnych dziedzinach i są w stanie to pokazać na takim bardzo już profesjonalnym poziomie, nie? No tak, jak najbardziej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No na pewno ciekawy hint, na pewno ciekawa rzecz do sprawdzenia. No okej, i teraz jeszcze, żeby to dobrze wybrzmiało, czyli wejście jakby na planszówki w Spodku będzie jedno główne, tak? Tak, będzie jedno główne wejście, gdzie będą kasy. No zawsze było w zasadzie jedno główne wejście, gdzie były kasy. Tak, ale już. Nie w Spodku? Ale nie w Spodku, tak? Tylko obok w MCK. To są budynki obok siebie, one są połączone takim podziemnym tunelem, łącznikiem. Więc no wchodzicie i stamtąd po prostu już możecie poruszać się pomiędzy oboma obiektami, no nie wychodząc na zewnątrz, tak? Czy planujesz zmianę nazwy planszówki w Spodku na planszówki w Spodku i MCK? Skoro to już nie są planszówki, tylko w Spodku? Nie, jakby takiej zmiany nie planuję, no. Natomiast... Jak gdyby planszówki w Spodku to już jest jak gdyby ugruntowany brand, tak? I... Troszkę tak, taką mam nadzieję. Natomiast no faktycznie można by się zastanowić na przyszłość, może taki konkurs zrobimy kiedyś, jak moglibyśmy nazwać tę imprezę, kiedy ona faktycznie się rozrośnie na dwa obiekty, tak? I... No jeszcze nad logiem można by się zastanowić, nie? Czy to będzie sam Spodek, który wciąga, czy jeszcze będzie coś obok, nie wiem, jakiś statek matka. Jakiś Tesseract z Marvela. No. Tak. Ja mam pomysł, że można by to nazwać piechokonem. Nie, absolutnie. Nie, proszę to wyciąć. Jesteś twarzą. Nie. Powiedz mi, Łukasz, a jakiś merch związany z najbliższymi planszówkami w Spodku? Coś planujecie? Jakieś kubki, koszulki, torby, coś tego typu? Czy to pomidor? Nie wiem, skąd to wiesz. Popatrzyłem na kubek. I po prostu tak mi się, wiesz, znowu kropki połączyłem. Już myślałem, że mi się włamałeś na pocztę czy coś. Tego ładnie wziąłeś pod włos. No. Proszę, proszę. Tak coś planujemy. Okej, okay. Czyli będzie jakaś niespodzianka. Mam nadzieję, że zdążymy na czas. Super, tak, ekstra. Nie będziemy szaleć, bo też jakby, no to też będzie taki drobny test, tak? Czy faktycznie... planszówki Spodku są na tyle już popularną, znaną, lubianą marką, że ktoś chciałby sobie kupić jakiś gadżet na przykład z logo planszówki Spodku. Bo z tego co pamiętam, te kubki były robione w trakcie COVID-a, w trakcie pandemii, nie, prawda? Nie, one są stare. Okej, nie, dobra. To była chyba druga edycja w ogóle. Wtedy była, Mepleusze były, prawda? Wtedy? No one jako są taki, tak. Jako takie wsparcie też dla ludzi, nie? Tak. O tej akcji. Tak, ale to było... Tak, ale to było... I były tam chyba też te z planszówkowymi prawdami. Tak, jest. One były robione w trakcie COVID-a. Tak jest. To jest zupełnie coś innego. Nad tym też pracujemy. Ale to jakby nie ma nic wspólnego z planszówkami Spodku. Jasne, tak, żeby to oddzielić. A jeszcze jak już jesteśmy w tematach kubków, to tam koło ciebie jakiś taki kubek leży. Tak. Znaczy jedną, powiedzmy, z atrakcji planszówek Spodku, czy bardziej takim może nie wiem, mini wydarzeniem towarzyszącym będzie akcja Krewni Pyrkonu. I to jest akcja, która dzieje się na różnych wydarzeniach. Zapoczątkowali ją oczywiście twórcy Pyrkonu. Ta akcja bywa na różnych wydarzeniach z planszówkami, na różnych imprezach fantastycznych. W zeszłym roku też pojawiła się już u nas właśnie na planszówkach Spodku i w tym roku też będzie. I w ramach tej akcji możecie zdobyć talię kart promo do różnych gier planszowych. Co trzeba zrobić? Trzeba przyjść do krwiobusu i oddać krew. I tutaj możecie zdobyć karty między innymi na przykład do Heroes of Might and Magic, czy tam, nie wiem, do Nemesis Lockdown. Więc takie naprawdę grube tytuły i wiem, że na pewno będą osoby, które będą chciały te karty zdobyć.
No a oprócz tego mamy tutaj jeszcze kubeczek taki też pamiątkowy, krewni Pyrkonu. I tutaj myślę, że mamy ich więcej. Tak, Łuczu też już ma swój. Zresztą ty kiedyś oddawałeś krew chyba w ramach tej akcji. Ja bardzo chciałem, ale nie oddałem w końcu. Okay, no, okay. Ale może w tym roku się uda, także... Dobrze. No w każdym razie bestie zrobią dla was konkurs, w którym takie kubeczki pamiątkowe będziecie mogli zdobyć. Talii na razie nie mamy do rozdawania, tak? To jakby nie o to chodzi. To na to trzeba po prostu zasłużyć swoją własną krwią. Tak? No więc tak. Przychodzicie na planszówki z podku. Oddać krew za promki. Dokładnie. Zrobić coś szczytnego. Ale tak, no, cel jest bardzo szczytny, tym bardziej, że teraz zbliża się taki okres ten wakacyjny i w tych okresach wakacyjnych często właśnie banki krwi no, potrzebują po prostu tej krwi więcej. Ja też swego czasu no, bardziej regularnie oddawałem, więc jest bardzo fajny feeling po. Jeśli jeszcze nie byliście, to jest takie właśnie poczucie spełnienia naprawdę dobrej roboty, dobrego obowiązku, no bo też trzeba to, myślę, żeby wybrzmiało, że krew to jest jedna z takich substancji, których po prostu nie jesteśmy w stanie sztucznie wytworzyć, więc jeśli nie będzie ludzi dobrej woli, kurczę, w jakiej piosence było ludzie dobrej woli? Dziwny jest ten świat. Dziwny jest ten świat, okej. Okay. Zaczęła mi piosenka grać w głowie. Więc jeśli nie będzie właśnie ludzi takiej dobrej woli, którzy będą się chcieli tym swoim czerwonym złotem dzielić, no to generalnie mogą być z tego powodu problemy. Także serdecznie was do tej akcji też zachęcamy. A przy okazji właśnie rozdamy kubeczki i wymyślimy jakiś konkurs, ale to na spokojnie możecie nas obserwować. No tutaj też myślę, że warto powiedzieć, że profil planszówek w Spodku bardzo mocno się uaktywnił w ostatnich dniach i są wrzucane kolejne zapowiedzi. Z tego co widziałem, chyba codziennie coś wpada, więc też możecie sobie zobaczyć profil właśnie planszówki w Spodku na Facebooku, gdzie Piechu odsłania kolejne karty, tak? I tak pokazuje nam kolejne osoby. Ja nie dam rady zrobić wszystkiego sam, ale generalnie tak. Masz od tego ludzi. To tak. Kogo chcesz pochwalić za obsługę social media? No, aktualnie zajmuje się tym Ola, także pozdrawiamy Ola, jeżeli nas ogląda. I generalnie tak, na profilu Planszówek Spodku już zaczynają się pojawić informacje, jacy wystawcy się pojawią. No z biegiem czasu na pewno będzie ich dużo, więc tak jakby będzie było około 50, więc także no, jeszcze 2 miesiące, więc tam praktycznie codziennie będzie jakaś informacja, kto się pojawi. No oprócz tego na pewno będziemy informować właśnie o jakichś tam akcjach, prelekcjach, turniejach i tak dalej. A, będzie też oczywiście strefa prototypów, tak też. O, właśnie tak. Już o to dostawaliśmy kilka pytań, więc potwierdzam, będzie i w sierpniu będziemy uruchamiać zarówno formularz zgłoszeniowy dla osób, które będą chciały się zaprezentować z prototypem, i w sierpniu też ruszy sprzedaż biletów, uprzedzając ewentualne kolejne pytania. I termin, jak mam pokazane, 9-10 września. Tak, dokładnie, 9-10 września zapraszamy do Katowic, do Spodka. Dobrze, bilety będą zarówno jednodniowe, jak i dwudniowe, tak? Tak, jak zawsze. Na całą imprezę. Tak, jak zawsze. Okay. Dobrze, a co z kolejnymi eventami, jeżeli chodzi o Spodek? Bo mówimy tutaj o przyszłej edycji, ale wiemy, że tutaj Spodek planujesz też już z dużym wyprzedzeniem na kolejne lata. Jakie Twoim zdaniem są perspektywy rozwoju dla planszówek w Spodku, czyli właśnie te wspomniane 10 tysięcy uczestników? To jest bardzo dobre i bardzo trudne pytanie. Mieliśmy kiedyś przy okazji jakichś bestyjkowych pogadów, już nie pamiętam, czy tutaj u nas, czy w Ludiversum, kiedy nagrywaliśmy jakieś materiały, gdzie właśnie powiedziałeś, wspominałeś o SN i powiedziałeś, że chcesz, żeby Spodek był takim naszym polskim SN. Tak? Że tak trochę podoba ci się to porównanie, gdzie ktoś porównuje Spodek właśnie do takich imprez pokroju SN i że fajnie, że to idzie w taką stronę, tak? Prędzej brzmi jak ja. Generalnie jakby faktycznie po zeszłej edycji gdzieś wśród tam wystawców, znaczy od kilku wystawców dobiegły mnie takie słowa, że tak jakby ta miniona edycja planszówek Spodku przypominała troszkę właśnie takie targi w Essen, tak? Jakby takie polskie Essen. I no, biorąc pod uwagę to, że faktycznie za chwilę być może będziemy mieli dwa obiekty,
no to troszkę robi się taki klimat, tak? Bo w Essen też jest tak, że to jest jedno takie centrum targowe, gdzie tam jest kilka po prostu hal, które są ze sobą połączone i się między tymi halami przechodzi, pomiędzy różnymi wystawcami i tak dalej. No zobaczymy, no jeżeli, wiecie, jakby sytuacja w naszym hobby też jest cały czas dynamiczna, też się cały czas zmienia, powstają nowe wydarzenia z planszówkami, tak? Więc to już nie jest tak, że teraz planszówki spotku są jedynym wydarzeniem, tak jak przez chwilę mogło być. Powstają też inne, więc zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie, tak? Być może inne wydarzenie przejmie tę rangę, tak? Tego najważniejszego, największego, czy tam polskiego Essen. Natomiast no zakładając, że do tej pory nasza impreza cały czas się rozwijała, cały czas się rozrastała, no to jakby jedynym wyjściem, jakie mamy, no to jest właśnie rozszerzanie imprezy o Międzynarodowe Centrum Kongresowe, tak? I wyjście tam do hal i tak dalej. No stąd też właśnie pojawia się taki być może dylemat, czy takie pytanie, czy dalej powinno się to nazywać planszówkami w spodku, jeżeli będziemy coraz bardziej wychodzić w ten drugi budynek, czy może to powinna być jakaś inna impreza, tak? Planszówki w katu. Może, chociaż, czy to brzmi aż tak dobrze? No, pytanie jeszcze na przykład, wiecie, czy nie powinniśmy mieć, czy nie pójść w jakąś bardziej może międzynarodową nazwę? Mhm. Jeżeli chcielibyśmy kiedyś... Międzynarodową, czyli czy ty na przykład myślisz o zapraszaniu wydawców z zagranicy? Albo pojawiały się w ogóle kolejny błąd na skrzynkę. Jest uśmiech. Miałeś zapytania w ogóle od wydawnictw zagranicznych, czy można na spotku? Nie, myślałem o tym, że jest jakby bardziej właśnie odpowiadając na twoje pytanie na temat rozwoju, tak? Jakby no myślałem o tym, o przyszłości, no muszę myśleć o przyszłości, jakby co jeszcze można by na przykład zrobić, tak? Co jeszcze włączyć do tego wydarzenia. Jednym z kroków gdzieś tam kiedyś w przyszłości mogłoby być zapraszanie wydawców z zagranicy, aczkolwiek wiem, że oni raczej by nie przyjechali. Raczej, no jesteśmy jednak dość specyficznym rynkiem, no bo zamkniętym na inne języki. W Polsce jednak no, wszystkie gry są lokalizowane, czy większość gier, jakie mamy dostępne w sklepach, to są gry po prostu po polsku. Więc dla wydawców z zagranicy to może nie być rynek. Natomiast... Zresztą wielu wydawców z zagranicy ma tu po prostu partnerów. Wiesz co, ja też myślę tutaj bardziej też pod takim kątem, jak byłem na Essen dwa razy parę lat temu, to widziałem, że ta przestrzeń targowa, ta przestrzeń dla uczestników to jest jedno, a drugie takie Essen, to znaczy inaczej, impreza w Essen ma takie trochę swoje drugie dno, tak? I to jest taka przestrzeń właśnie dla wydawców, dla prowadzenia rozmów biznesowych, dla dogadywania się, jeżeli chodzi o wydawanie jakichś tam gier, lokalizowanie i tak dalej. Więc tutaj, czy pod tym kątem w ogóle myślałeś o takim właśnie spędzie międzynarodowym, tak? Gdzie chociażby wydawcy zagraniczni, może niekoniecznie z uwagi na to, że mają tutaj partnerów, jeżeli chodzi o lokalizację tytułów, tak? Ale na przykład byłaby to szansa dla świeżych autorów, tak? Dla tej strefy prototypów, gdzie te prototypy może okażą się na tyle dobre, że wydanie ich w Polsce to jest jedno, ale wydanie ich za granicą, no to może być jak gdyby już super inna bajka, nie? Być może tak, ale no to jest troszkę inny temat, myślę. Jakby tutaj w takim wypadku wydawca tak naprawdę nie musi mieć stoiska, żeby przyjechać sobie pooglądać prototypy, tak? No, natomiast z ciekawostek, w zeszłym roku mieliśmy jeden prototyp z zagranicy faktycznie, ze Skandynawii jakaś ekipa przyjechała z prototypem. No, super. I co, będą teraz też pytali? Na razie nie. Wiesz, nie wiem, czy w ogóle ruszyli z kampanią, bo oni się przygotowywali wtedy do kampanii na Kickstarterze i nie wiem w sumie, jak to się potoczyło. Czy w tym roku możemy się też spodziewać jakichś akcji wewnętrznych wydawnictw? W ogóle, czy ty wiesz coś więcej na temat takich wewnętrznych akcji, które wydawcy organizują w samym spodku jeszcze przed przyjazdem na spodek? Na przykład jakieś odsłanianie palety albo coś tego typu? Coś wiem, ale no to jeszcze nie jest do końca wszystko potwierdzone, ustalone. A czy generalnie
myślę, że nie będę tutaj też wychodził przed wydawców. Mhm. Tak? No nie, dostawców. jasne. Wiem, że niektórzy mają jakieś plany, żeby coś, żeby to nie było tylko stoisko, żeby coś tam mieć fajnego, jakąś atrakcję. Wiem, że niektórzy wydawcy przygotowują się do tego, że będą mieli jakąś nową premierową grę. Okej. Ale no, jeśli chodzi o premier, to akurat myślę, że niektórzy już widzą, że no nasz rynek jest, czy w ogóle jakby rynek gier planszowych działa tak, że póki nie masz gry na magazynie, to nie do końca jest sens zapowiadać premierę, bo to się wszystko może jeszcze gdzieś tam opóźnić, przesunąć i tak dalej. Także no ja wiem, że niektórzy wydawcy planują swoje premiery, że będą tam jakieś zupełnie nowości, czy jakby, czy jakieś pokazy przedpremierowe, ale mówię, no raz, że nie chcę tutaj ujawnić tego wcześniej, jasne. To jest jakby, niech, jakby wydawcy pewnie mają na taki swój plan, pomysł i tak dalej, więc to zostawiam im. Jedyna rzecz, która jest już na pewno ogłoszona, no to Miodny Bzyk, czyli gra, nowa gra od Lucrum Games, polska edycja, już to już zostało gdzieś tam zapowiedziane, potwierdzone, że tu akurat faktycznie premiera będzie na planszówkach w Spodku. No a co do pozostałych, no to tutaj po prostu czekamy, aż oni to ogłoszą u siebie i wtedy my też będziemy później dalej to reklamować. Tutaj jeszcze tak wracając do waszej wypowiedzi, jak rozmawialiście sobie na temat Spodka i tego polskiego SN, czy imprezy tego typu bardziej rangi, to ja ostatnim czasem słuchałem też wiele materiałów podcastów, czy innych osób tutaj u nas w Polsce, między innymi chyba Granatowa o tym mówiła w swoim podcaście, że na Pyrkonie jakby kwestia planszówkowiczów na Pyrkonie, to oni tam są trochę gośćmi tak naprawdę, że generalnie Pyrkon sam w sobie, w swoich podwalinach, jakby podstawach, jest bardziej zorientowany właśnie na fanów szeroko pojętej fantastyki, no tak. na cosplay, na mangę, na anime i tak dalej, i tak dalej. I szczególnie właśnie w tym roku, przez to, że też Pyrkon no, poszedł do góry, jeśli chodzi o kwoty biletów, to też było widać, że dla osób, które są tak związane stricte z planszówkami, jadą na Pyrkon po prostu zobaczyć nowy tytuł, spotkać się z wydawcą, to generalnie trochę była dla nich taka ściana przez to, że no wjazd tam jest naprawdę już sporo kosztuje miedziaków, a B właśnie nie do końca jest do tego ta przestrzeń zapewniona i nie do końca jakby są warunki do tego przez to wszystko, czym Pyrkon jest obudowany jakby, czyli przez całą otoczkę właśnie cosplayerów, maskarady, tego jak sam Pyrkon w sobie jest takim trochę żyjącym organizmem, tak, który gdzieś działa trochę na innych warunkach i to też jakby obserwowałem na swoich wypadach na Pyrkon, więc może rzeczywiście planszówki w Spodku mogą być takim miejscem, które będzie taką trochę, ja wiem, enklawą dla stricte fanów gier planszowych, które będzie takim miejscem na mapie Polski, gdzie właśnie nie będzie takich, ja nie chcę źle zabrzmieć, ale rozpraszaczy, w sensie innych elementów, które mogą przyciągać inne osoby, które niekoniecznie będą zainteresowane, tylko tutaj właśnie na planszkach w Spodku mamy jasno określone reguły gry, tak? Czyli mamy wystawców, mamy jakichś influencerów, mamy jakichś prelegentów być może, tak? Którzy będą pokazywali, ale to wszystko jest zamknięte w takiej jednej formie, w jednych ścianach, tak? I teraz jeśli ja jestem zainteresowany planszówkami, nie wiem, bo chcę zobaczyć nowe tytuły, albo chcę porozmawiać z kimś z Lucky Ducków, żeby ich pochwalić za dobrą robotę, którą robią, to w tym momencie mam do tego szansę, a jeszcze dodatkowo, jeśli mówisz, że będzie teraz strefa dla prelegentów, to być może dowiem się czegoś na temat samego projektowania gier, czy procesu wydawniczego, tak? Może ty będziesz miał jakiś swój panel na temat, nie wiem, prowadzenia kawiarni, albo bycia, nie wiem, internetowym celebrytą, tak? No tego też chętnie posłuchał, ale już tak wracając na serio, to właśnie może to jest taki klucz, który pewnie też tobie przyświeca, jeśli chodzi o organizację i te patrzenie do przodu, bo no jeśli chodzi o inne imprezy, to one albo są zorientowane typowo na jedno wydawnictwo, tak? Nie wiem, PortalCon, RebelCon, tak? To są imprezy organizowane przez wydawnictwo. Tak, no ale no to siłą rzeczy jakby tam mamy tu, tak? Mamy jakby te ich tytuły, co nie jest znowu czymś złym, tak? No po prostu organizują imprezę i chwała im za to.
ale planszówki w Spodku są właśnie taką, taką trochę, takim trochę, ja wiem, placem handlowym, takim miejscem, gdzie nieważne, czy masz dużą grę, czy małą grę, czy to jest gra rodzinna, czy to jest gra dla zaawansowanych, czy to jest gra jakaś taktyczna. Ostatnio byli ludzie z 18XX, nie? Grami, więc tutaj naprawdę bardzo szerokie spektrum i myślę, że to jest taka duża siła Spodka, którą warto też właśnie eksponować, tak? No bo to jest taka, myślę, mocna karta przetargowa i jak rozmawia się z ludźmi, to ci ludzie czekają właśnie na Spodek z tych względów jakby, tak? Że to będzie okazja nie tylko, żeby wyłapać jakieś promki, jak na przykład Lizako, który chodzi po stoiskach i wyciąga takie rzeczy, że o ja cię panie, za takie pieniądze, że to że aż żal nie brać, tak? Albo są ludzie, którzy z mojej perspektywy znowu, jak byłem na Spodku jako osoba wypożyczająca gry, to którzy po prostu cały dzień spędzają w Games Roomie, bo mają wtedy i możliwości, i czas, i okazję, żeby te nowości nawet przychodzą coraz częściej, jest taka fajny trend i to mi się bardzo podoba. Przychodzą ludzie do wypożyczalni, przynajmniej tak było rok temu, mają listę na telefonie, przychodzą do mnie i mówią, dobra, no to Everdell, no akurat wypożyczony. Dobra, to ja tu mam jeszcze wpisane coś tam. No okej, tego nie ma. No to tu mam trzeci tytuł, to jeszcze to bym chciał grać. No to jest, nie? I wtedy wypożycza ktoś, wraca po 2 godzinach i mówi, dobra, to odhaczyłem, to jeszcze mam to i to na liście, nie? I to jest bardzo fajna sprawa, że po prostu są do tego możliwości, a my też często gęsto możemy odsyłać ludzi, mówi ktoś, powiedzmy, nie wiem, załóżmy Twilight Inscription, tak, i wiemy, że Rebel na swoim stanowisku pokazuje akurat tę grę, to mówimy, słuchaj, no w Games Roomie akurat nie mamy, bo są wypożyczone 3 egzemplarze, ale jak podejdziesz tam, to ktoś ci tą grę pokaże, wytłumaczy i tak dalej, nie, więc to jest też fajna sprawa. Lizako właśnie pisze na czacie, że już w zeszłym roku głosy influencerów planszówkowych były takie, że planszówki w Spodku są w końcu dużą imprezą dla planszówkowiczów i oj placem handlowym, gdzie zawsze 3 torby gier w świetnych cenach wyciągam. No to jest taki argument, który też często się spotkałem, że naprawdę podczas planszówek Spodku to nie jest ściema, że da się złapać gry w dobrej ofercie, że to nie jest taki clickbait, że to nie jest naciąganie, bo no sami wyciągnęliśmy chociażby Clash of Cultures, tak? Za 400 chyba. Nie, czy co ty, nie? Za 300 z małym groszem. No. Tak, no był jakiś taki sklep, który po prostu wiesz, wyprzedawał i rzeczywiście udało się to zrobić naprawdę w fajnej cenie, nie? Więc... Myślę, że to też może być taki mocny punkt. Tak, Paulina tam Canvas wyciągnęła z dodatkiem wtedy. Tak, no tam akurat też. No, dużo fajnych rzeczy w fajnych cenach. Mhm. No i właśnie, czy w takim razie po tym trochę monologu Adasia i po tym, co pisał, po tym, co pisał Lizako na czacie... Ale to jest wasz program, tak? Ja jestem tylko gościem. Że są te głosy, to czy planszówki w Spodku cały czas będą w tych ramach planszówek? Okej, dobra, impreza się rozrasta, ale cały czas to jest impreza tylko planszówkowa. Jak to widzisz? Pojawią się też wydawcy z innymi Znaczy nie, bo było na przykład kiedyś też jakieś wydawnictwo komiksowe. Dokładnie tak. Tak. Wystawia się chociażby Black Monk, tak, który nie tylko jak gdyby na rynku planszówkowym funkcjonuje, ale też wydaje RPG, tak, wydaje Cthulhu i inne tego typu systemy. Ale no dalej jest to bardzo bliskie planszówkom. Tak, dokładnie tak. Tak, generalnie jakby nie będziemy odchodzić od koncepcji gdzieś nie wiadomo jak daleko. Natomiast no to, że być może pojawi się wydawca z czymś innym niż gry planszowe, no to wynika też z tego, że oni sami się do nas zgłaszają. Mhm. Więc tak jak w zeszłym roku właśnie na przykład było, tak w ogóle jakby oprócz na naszych wydarzeniach z planszówkami, oprócz samych planszówek są też RPG, bo to jest to bardzo pokrewna rozrywka po prostu, tak? Są to też gry analogowe, tak stołowe tak zwane, przy których po prostu spotykamy się w realu, żeby sobie pograć, dobrze się bawić i tak dalej, więc jak najbardziej jakby wydawcy z grami RPG będą obecni, byli obecni i są obecni, będą. Co więcej, no niektórzy wydawcy gier planszowych są jednocześnie wydawcami gier RPG, więc to jakby to są takie środowiska, tematyki, które się ze sobą między nimi zazębiają, mieszają, więc to chyba nie powinno nikogo dziwić. Natomiast faktycznie jakby no, w zeszłym roku mieliśmy już jednego wydawcę z komiksami, w tym roku też będzie i prawdopodobnie nie będzie jedynym.
Mogą pojawić się wydawcy, znaczy bardziej wystawcy z jakimiś gadżetami geekowskimi, czy coś takiego. Redrewno widziałem, że było ogłoszone to chyba też wczoraj. Tak, to też jest generalnie tematyka gier planszowych, tak? Jakby produkują inserty do gier planszowych. Więc jakby takie firmy, które zajmują się gadżetami, ale tematycznymi właśnie, związanymi z grami planszowymi. No masz czy... na sobie koszulkę, tak? Na przykład, tak. Z Mr. Meeple. Tak. No. Czy geekowskimi i tak dalej. No takie firmy też się pojawiają i chcą się pojawiać. Więc na pewno nie będzie im... Na pewno nie przekształci się to w festiwal fantastyki, ale gdzieś jakby no jesteśmy otwarci na pokrewne tematy, tak, na rozrywkę po prostu, tak? Mhm. Czy to właśnie jakieś komiksy, czy jakieś nie wiem, książki, czy gry paragrafowe na przykład, tak, czy gry bitewne, bo będzie też wydawnictwo War Factory w tym roku, jeszcze tego nie ogłosiliśmy, ale... O, to pierwszy raz u nas. Tak, ale będzie wydawnictwo War Factory, I przejdziemy przez grami bitewnymi, głównie właśnie z tym A Song of Ice and Fire, który był zresztą na Arenie Mistrzów, tak? Lizako, pytanie z czatu. Były warsztaty malowania na planszówkach w Spotku już? Nie. Nie, nie, a nie czy było. Są jakieś perspektywy na to? No zobaczymy. Tutaj też śledząc chociażby właśnie znowu planszówkowe social media i ten boom, który zrobił ten tutaj tytuł, tak? Gdzie na początku było masa postów na grupach, bo wow, dostałem Wiedźmina, albo wow, czekam na Wiedźmina, albo wow, patrzcie, mam Wiedźmina w folii, a wow, patrzcie, teraz odfoliowałem, a wow, patrzcie, teraz w końcu w niego zagrałem. Znaczy, mi się podobał jeden szczególny taki post, gdzie właściciel knajpy w Katowicach w takich białych włosach z mieczem. W cosplayu Geralta. Tak, dokładnie. To był tak, polecamy. Tak. Jak się nazywało tak najpierw? Czekaj, Ludiversum. Ludiversum, planszówkowa kawiarnia. Fantastyczne zdjęcie. A nie zapisałeś sobie tego zdjęcia, żebyśmy teraz pokazali wyświetlili. Ach, dobra, dorobimy w postprodukcji. Słuchajcie, no i właśnie dużo postów teraz pojawia się, jak ludzie tego Wieśka malują. Tak? Mhm. Pojawiła się na rynku gra, która zrobiła niesamowity boom i zrobiła niesamowity hype, tak? No bo tego Wiedźminowi nie można odmówić. I coraz więcej osób właśnie przy okazji otrzymania tego Wiedźmina próbuje swoich sił w malowaniu figurek, nie? No, tak. Generalnie jakby temat malowania figurek to też jest temat, który coraz częściej pojawia się w grach planszowych, bo coraz więcej po prostu wychodzi gier z grami figurkowymi i tutaj jakby to nie jest nic nowego, przed Wiedźminem też już takie rzeczy były. Natomiast no, my de facto nie planujemy czegoś takiego, ale być może jeden z wystawców zorganizuje u siebie super. Warsztaty tak, malowania figurek, natomiast no, to też zależy od tego, czy będzie miał w tym terminie ludzi. Okej, no czyli wracamy do tego, żeby śledzić stronę wydarzenia, sociale i tak dalej, wszystkie takie właśnie informacje mogą się tam pojawić, jakieś sneak peeki. Dokładnie. A wy możecie szybko połączyć. Tutaj a propos, wracając na przykład do tematu wydarzenia międzynarodowego, no to pewnie takie warsztaty by się odbyły, gdybyśmy byli w stanie na przykład zaprosić i jakby przekonać do przyjazdu jakieś firmy robiące farbki, tak? Bo to są, mamy w Europie takie, co najmniej dwie, a jak nie więcej, firm, które robią... Robią farbki, czy tam pędzelki i całe tak, akcesoria. Wiecie, planszówki w Spodku sponsoruje Anvil, Decoral. Ale no, to tak, to ciekawa koncepcja. Gdyby na przykład kiedyś w przyszłości taka firma przyjechałaby, no to na pewno miałaby dużą strefę, gdzie po prostu uczyłaby malować, żeby promować swoje produkty, tak? Ja tak się zastanawiam o tym wszystkim, co mówisz, jak rozmawialiśmy sobie o tych planszówkach w Spodku, ile jest pomysłów, ile jest fajnych rzeczy, które będą się działy. Czy będzie składany jakiś taki informator, powiedzmy konwentowy, coś takiego, żebyś, wiesz, był w stanie sobie ogarnąć, że aha, bo w sobotę jest taka prelekcja, w niedzielę jest takie coś, a w sobotę tutaj na tym stoisku jest tak, coś jeszcze innego. Do tej nie? pory były takie broszurki tylko, tak? Czy z uwagi na to, że impreza się rozrasta, to czy rozrośnie jakaś się też ta, coś takiego? Ta informacja? Ja nie wiem naprawdę, skąd oni to pytają. To naprawdę nie było ustawione. Nie, myśmy nawet wysłali pytania do Piecha, ale tych pytań nie było, bo mi się na przykład to pytanie też teraz urodziło, jakby patrząc na ciebie.
Myślę o tym. Zobaczymy, czy uda się wyrobić tym. Okay. Bo tak, faktycznie jakby jest to potrzebne i mam to w planie i chciałbym coś takiego zrobić. Ale mówimy tutaj o aplikacji, tak? Nie, aplikacja nie. Raczej, okay. Wiesz co, jakby podstawowa rzecz, którą chciałbym, żeby była, to po prostu informator w PDF-ie do pobrania ze strony www. Po prostu na stronie planszówek w spodku, żeby tam był, nie, no tam i tak te informacje zawsze były, tak? Zawsze była mapka całego spodka, no tak, lista wystawców i tak dalej. Taki skompresowany. Ale formie, tak jakby faktycznie chciałbym stworzyć taki dokument, który można by sobie pobrać na telefon i przeglądać. Z jakby właśnie listą turniejów, prelekcji, czy tam jakichś innych atrakcji i tak dalej. Zobaczymy, czy się wyrobimy. Na pewno jakby ta minimum, które zawsze było, czyli właśnie taka broszurka z głównymi punktami programu i mapką, no to na pewno będzie. To taki podstawowy informator, wiadomo, że będzie. Czy on się rozrośnie do jakiejś właśnie takiej, nie wiem, mini gazetki konwentowej, to zobaczymy. Mam jeszcze na to 2 miesiące, to też będziemy nad tym pracować i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mi jeszcze jedno pytanie chodzi po głowie. Czy będziemy mogli usłyszeć aksamitny głos Teosa w głośnikach? Oczywiście! Tak, czyli będą to informacje. Ja już zaczynam szlifować gardło w takim bardzo razie. Bardzo dobrze. Tak, ja tylko muszę się zorientować. Głosem plażowego skupu, jak Tomasz Knapik po prostu. Ja tylko muszę się zorientować, czy słysząc go w spotku, jednocześnie usłyszycie go w MCK, czy będzie musiał po prostu biegać między oboma albo mówić do dwóch mikrofonów na raz. Okej. Czy jeszcze coś od ciebie chciałbyś dodać? Dużo dzisiaj. Okej. Chyba dużo za dużo, ja tak widzę trochę w oczach piecha. No dobrze, słuchajcie, to my jeszcze podsumowując, 9-10 września, rezerwujcie sobie terminy, róbcie sobie urlopy, przyjeżdżajcie z całej Polski tak naprawdę, bo w spodku będą się działy rzeczy wielkie, rzeczy duże. Nie tylko w spodku tym razem. I nie tylko w spodku, dokładnie. Będą wystawcy. Obserwujcie właśnie profile chociażby planszówek w spodku na Facebooku, czy kawiarni Ludiversum, czy też nasz profil tak naprawdę, bo my też będziemy te informacje przekazywali, ponieważ z wielką przyjemnością będziemy też Łukasza wspierali w tym wszystkim, bo inicjatywa planszówek w spodku jest nam bardzo, bardzo bliska i to jest też takie bardzo fajne uczucie, jak widzi się, jak ta impreza po prostu z roku na rok rośnie i jak mamy ten taki poziom endorfin po prostu za każdym razem, jak się ta impreza kończy, jak jesteśmy na półmetku po pierwszym dniu, tak, jesteśmy po dwóch dniach, jak później się spotykamy właśnie i rozmawiamy sobie na podsumowaniu, jak widać po prostu radość ludzi autentyczną w oczach, czy to na wypożyczalni, czy właśnie podczas wizyt u wystawców, jaką ja miałem w zeszłym roku niewielką, wielką radość, że mogłem się w końcu dopchać do prototypu Hirosku i sobie zagrać na właśnie planszówkach w spodku. Będzie Archon, też tak? Będzie. Też? Tak. Super. No będzie to ekstra. Archon, będą pokazywać znowu Heroes of Might and Magic. No, a to już będą tak... Zaawansowane. Zaawansowane, to już chyba będzie... Czy nawet finalna taka prawdopodobnie wersja. Finalna wersja. Już aczkolwiek jakby głowy nie dam, nie chcę obiecywać, ale to będzie albo bardzo, bardzo zaawansowana, już prawie finalna, albo rzeczywiście finalna wersja. Tak, tak, więc tutaj naprawdę, jeśli nie mieliście okazji, nie słyszeliście wcześniej o planszówkach w spodku, to na pewno warto sobie to zobaczyć. My też nagraliśmy parę materiałów, ja myślę, że dam tutaj te karty po prostu do poprzednich materiałów, gdzie sobie rozmawialiśmy o spodku. No i w najbliższym czasie możecie się spodziewać, że my jako Planszowe Bestie też będziemy Was bombardować informacjami, bo po prostu dobrymi rzeczami warto się dzielić, tak samo jak warto być krewnym Pyrkonu i warto się dzielić swoją krwią. Taka klamra mi wyszła. Mocny Marek jeszcze pytania z czatu. A jak będzie z zielonymi koszulkami? Czy będą osoby do tłumaczenia zasad? No i tutaj chyba możemy jak najbardziej potwierdzić, że planszówki w spodku to jest właśnie też dużo jakichś po prostu osób, które pomagają przy imprezie, tak. W obsłudze, więc takie zielone będą? Znaczy będą, na pewno. Aczkolwiek tu od razu jakby nie będę ukrywał, że osoby, które tłumaczą zasady gier, jest ich mało. To akurat, no wiecie, żeby przyjść na imprezę i tłumaczyć innym zasady gier przez 2 dni, no to trzeba jednocześnie zrezygnować z udziału tak naprawdę z tej imprezy, tak? Trzeba zrezygnować z innych atrakcji.
I no to jest jakby jedna bariera, która sprawia, że tych osób jest mało, tak? No a druga kwestia jest taka, że właśnie no, muszą być jeszcze osoby, które znają zasady wielu gier, gdzie no, tak, no to też nie każdy potrafi, tak? Jakby nie każdy potrafi nauczyć się zasad wielu gier, potrafi, nie każdy ma tę umiejętność, żeby je łatwo tłumaczyć, tak? Czy nie każdy chce po prostu takie rzeczy robić. No i nie każdy chce poświęcać swój czas, żeby robić coś dla innych, zamiast samemu skorzystać, tak? I jeszcze coś chciałem powiedzieć, ale już mi umknęło. Znaczy generalnie jakby tak, nastawiacie się na to, że osoby tłumaczenia będą, ale i będzie ich ograniczona liczba. Bo no, takie im osoby, więcej uczestników, no właśnie, tak, im no, więcej tym, osób przychodzi na jak imprezę. Gdyby ten przyrost osób takich właśnie wolontariuszy nie jest współmierny do przyrostu uczestników, tak? No a że planujemy już tutaj 10 tysięcy, no to... Tak, no trzeba się nastawiać po prostu na to, że tych osób do tłumaczenia może być mało, albo nawet jeżeli będzie tyle samo co zawsze, to po prostu będzie trudniej, będą trudniej dostępne, no bo będzie po prostu więcej uczestników. No jest jeszcze jedna kwestia, która też sprawia, że tych osób jest coraz, być może coraz mniej. No wystawcy też przyjeżdżają z grami, które prezentują i po prostu zatrudniają takich ludzi, więc no siłą rzeczy pula dostępna dla nas jest coraz mniejsza, tak? Ale to też trzeba jakby z drugiej strony powiedzieć, że patrząc znowu, uczestnicząc w tych różnych edycjach planszówek w Spodku, to też widać ten trend, gdzie jak ja pamiętam, jak były pierwsze planszówki w Spodku, to bardzo dużo osób po prostu tak szukało tych osób tłumaczących, szukało tych konkretnych osób do konkretnych tytułów. Czy to były większe, czy mniejsze, nie miało znaczenia. Naprawdę bardzo dużo osób takiej pomocy właśnie oczekiwało. I z roku na rok tak naprawdę widać też taką tendencję, że ludzie szukają osób, ale już do takich naprawdę albo bardzo dużych tytułów, takich skomplikowanych, albo wręcz nie szukają na tyle pomocy, że to ma być osoba, która ma im od A do Z tą grę wytłumaczyć, tylko mają po prostu jakieś pytania, takie wątpliwości mniejsze, powiedzmy, takie rzeczy do wyjaśnienia, bo też to środowisko, które przychodzi, to też są ludzie coraz częściej, którzy mają już mocne obycie. I tutaj mam wrażenie też, że właśnie, no nieskromnie powiedząc, chociażby nasza robota, to, że nagrywamy te instrukcje do gier, czy inne kanały, które to robią też w sposób perfekcyjny, też sprawiają, że ludzie coraz częściej przygotowują się właśnie do tych tytułów i to, co ja wspomniałem, ta lista taka, to nie jest tak, że ktoś sobie odpalił jakąś topkę, nie wiem, na Plancheo chociażby i zobaczył, że te gry są w topce i ja to muszę zagrać, tylko to często się jakby wiązało z takim researchem na zasadzie, że okej, ja sobie zobaczę, co to jest za gra, ja sobie zobaczę, jak się w nią gra, ja już poznam sobie zasady wcześniej, przeczytam je sobie, żeby chociażby nie tracić czasu na samej imprezie, tylko żeby po prostu ją wypożyczyć fizycznie i zagrać, tak? I to jest też fajny hint dla Was, jeśli chodzi o uczestników, że nieważne, czy Wy będziecie się uczyli tej gry na miejscu, czy ktoś Wam wytłumaczy tę grę na miejscu, pamiętajcie o tym, że zawsze to jest jakaś tam godzinka, czy w zależności od tego, jak duży jest tytuł, czasu, który macie mniej na granie, że jeśli w domu się przygotuję wcześniej, przeczytam sobie tą instrukcję, zobaczę ją sobie, to w tym momencie ja przychodzę, biorę pudełko i wystarczy, że sobie ją przewertuję, tą instrukcję, żeby się, nie wiem, setup zrobić, odświeżenia, a wtedy nie muszę już tracić czasu tak naprawdę na uczenie się tego na miejscu, tak? Plus to, co Łukasz mówi, wydawcy w bardzo fajny sposób też prezentują te swoje gry ze swojego poletka na swoich stanowiskach i to jest też super opcja, żeby to zobaczyć, bo zauważcie, że osoby, które Wam tłumaczą grę na stanowisku na przykład Rebela, Portalu, Czachy, jakiegokolwiek innego wydawnictwa, to są osoby, które są nakierowane na te konkretne tytuły. Oni przeważnie mają 3, 4, 5 tytułów, które mają do ogarnięcia i są trochę specjalistami. Czasami więcej, tak? Natomiast no, mówimy tutaj raczej o tych tytułach, które są najbardziej chodliwe. Tak, o to mi chodzi, tak, że do tego inaczej, są... które są prezentowane, tak? Ale oczywiście tak. Jak zapytacie o inne gry tego wydawnictwa, tak, to jak najbardziej tak. wam powiedzą, nie? Tak, chodzi mi o to, że właśnie na bieżąco są powiedzmy z tymi tytułami, które pokazują i to jest też fajny cynk, żeby właśnie sobie z tych pomocy tych wydawców skorzystać, bo
po to oni też przyjeżdżają, żebyście nie musieli albo przy pomocy zielonych koszulek, albo przy swoim własnym udziale tej gry się po prostu uczyć od zera, nie? Więc to też jest fajna sprawa, a też można fajnych ludzi poznać, jeśli przyjedziecie na planszówki w Spodku, dosiądziecie się do jakiejś gry i przysiądą się trzy inne osoby, to może się okazać, że na początku poznaliście się przy stole, a resztę dnia spędzicie na Games Roomie w czwórkę grając w jakieś tytuły. Jak to z was wygonił ze Spodka, żebyście nie musieli nam pomóc sprzątać, bo już na przykład będą światła gaszone, a możecie zorganizować sobie jakiś na przykład afterek w Katowicach, albo tak jak my jako Bestie też pewnie jakiś afterek po planszówkach w Spodku sobie zorganizujemy po to, żeby z wami siąść już tak na spokojnie, a nie w ferworze takiej walki tego wszechobecnego gwaru. Jasne, to jest fajne, ale spotkanie w knajpie z wami jest równie fajnie. Ale teraz musiałeś stąpać po cienkim lodzie. Dobrze, słuchajcie, to myślę, że tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie wam dziękujemy za obecność. Tak, jeszcze jedna informacja na koniec, bo tak zrobiłeś taki też podsumowanie. W sierpniu rusza przedsprzedaż biletów. Tak. Tak. Istotne. Istotna sprawa. Istotna sprawa. I w sierpniu też nocne granie w arenie. Tak, 12 sierpnia zapraszamy na nocne granie. To będzie taka rozgrzewka, można powiedzieć, przed planszówkami z Spodku. No a właśnie miesiąc później, czy 9-10 września, widzimy się w Spodku w Katowicach. Kurde, rzeczywiście to już jest blisko. Ja takie mam jakieś myślenie, że to jest jakoś tak bardzo daleko, a to rzeczywiście już lata chwila. Już przebieram nóżkami. Dobrze, Łukasz, bardzo serdecznie ci dziękujemy. Ja również wam dziękuję. To było jak zwykle przyjemność się tutaj gościć. Jeśli strzeliliśmy zbyt wieloma złotymi strzałami, to cię przepraszamy, ale no, generalnie tak mogłeś wyszło. Nie odpowiadać, no, mogłeś się nie zdradzać. Tak, mówiliśmy Łukaszowi, że przed transmisją ma opcję wykorzystania pomidora, ale to też szapoba, że nie skorzystał. Wiecie, no jakby i tak niektóre rzeczy są jeszcze na etapie pomysłu i jakby planów i chciałbym je zrealizować, ale to też nie są rzeczy, które muszę, jakby nic mnie nie obliguje do tego, żeby je zrealizować. Jeżeli nie zrobimy czegoś w tym roku, to pewnie zrobimy to w przyszłym roku. Oczywiście, i tyle, no, bo tutaj Piechokon to jest twoja impreza, więc... dobrze, słuchajcie. To Absolut jest jakby zdecydowanie zła nazwa, jakby pamiętajcie, że nie robię tego sam, tak? Nie, może jestem twarzą, ale gdyby nie właśnie takie planszowe bestie, czy różne stowarzyszenia, kluby, które też się angażują, chociażby jakby po prostu przysyłając swoich ludzi później do tłumaczenia zasad, czy obsługi wypożyczalni i tak dalej, no to ta impreza by się nie odbyła, tak? Nie odbyłaby się bez całego zastępu właśnie zielonych koszulek, więc to na pewno nie będzie żaden Piechokon. Dobrze, mamy dementi jasne, stanowcze, więc jak najbardziej tego się trzymamy. Dobrze, słuchajcie, my wrócimy do was mniej więcej o godzinie 16, może trochę po 16 będzie informacja na planszetce, o której dokładnie wrócimy. I tu już bez Łukasza zagramy z Teosem w Too Many Bones, więc jeśli oglądacie nas na YouTubie, to możecie przejść do następnego filmu. No i oczywiście polecamy wam stronę, fanpage Ludiversum Kawiarni w Katowicach. Polecam wam fanpage Planszówek w Spodku, który wrzuca też informacje o kolejnych wystawcach, o kolejnych atrakcjach, które będą podczas właśnie samych Planszówek w Spodku. Zapraszamy was na naszego Discorda, gdzie również będziemy mogli sobie omawiać chociażby to, kto z kim, gdzie i kiedy będzie podczas Planszówek w Spodku, czy nocnego grania grał i w jakie tytuły, bo do tego przeważnie Discord nasz służy. Można też popatrzeć na malowane figurki przez naszych uczestników. No i oczywiście dziękujemy serdecznie wszystkim patronom, dzięki którym ten materiał mógł w ogóle powstać. Czyli nasza chwalebna lista, wspieracz anonimowy, Rizor, Razem Mamy Wszystko, Misiu, Patel SMP oraz Zakazany Nick. Dzięki tym osobom możemy dalej rozwijać się jako planszowe bestie, możemy dokupować kolejny sprzęt, możemy po prostu sprawiać, żeby oglądanie nas było ciekawsze, było może lepsze wizualnie. Tak, no i możemy też tutaj opłacać takich specjalnych gości, jak na przykład Piechu, tak, jego honorarium nie jest tanie, no ale tutaj byliśmy w stanie go dzisiaj zaprosić, tak? Mam na myśli oczywiście tą paczkę ciastek, którą widzicie. To są ciastka. Tak. Razem je jem. Dobrze. Dziękuję wam serdecznie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć. 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 Dziękujemy za streama. Planszowe bestie. Zapraszamy.